wolność. Bardzo trudno zdefiniować to słowo. Dla mnie to jest możliwość może nie tyle robienia tego, czego chcę, ale raczej robienia tego, co leży w mojej naturze. Jeżeli gdzieś przed laty, przed dekadami właściwie odkryłem góry, to góry są w tej chwili moją przestrzenią wolności. To jest miejsce, gdzie jestem wolny od jakichś, nie wiem, nacisków, od osądzania mnie, ale też i innych, od rywalizacji i tak dalej. Od tych wszystkich rzeczy, które czasami tak w zasadzie zatruwają. I myślę, że to jest wolność. To znaczy moment, kiedy możesz realizować wszystkie swoje zdolności, a jednocześnie jesteś wolny od takiego zewnętrznego, złego wpływu. Niech to będzie właśnie osądzanie. Myślę, że to jest nieścisła, ale całkiem dla mnie niezła definicja. Nie muszę być w drodze cały czas. Na pewno potrzebuję od czasu do czasu być w drodze, ale mam też pewne, jakby to powiedzieć, mam też pewne miejsce, które nazywam domem. Czy on będzie w dużym mieście, czy tutaj w górach, jest miejsce, do którego chcę wracać, do którego lubię wracać i ono jest bardzo dobrze zdefiniowane. Więc nie mam takiej potrzeby, czy jakiejś takiej pasji, żeby być poza domem non-stop. Potrzebuję powrotów i myślę, że to już odkryłem. I być może to jest kwestia wieku, ale też kwestia osobowości. Nie każdy ma możliwość, albo inaczej, nie każdy chciałby podróżować non-stop. I to sprawia, że po długiej podróży czerpię też frajdę z tego, że wracam do domu. Mam dom i jest to dla mnie jakieś takie ściśle określone miejsce. Wiesz co, w momencie, kiedy wendrujesz, marsz staje się medytacją w ruchu. Znaczy, często porównuję to do takiego zjawiska, które widzisz regularnie w różnych religiach. W chrześcijaństwie, w buddyzmie, w islamie, w hinduizmie masz ten sam motyw dotyczący wędrowania. My chodzimy na pielgrzymki. Muzułmanie wędrują do Mekki. Buddyści okrążają świątynie i czorteny. Zawsze jest ten motyw marszu, wędrowania, pielgrzymki. I myślę, że wędrowanie, takie świadome, długie wędrowanie może stać się rodzajem takiej medytacji. To jest ten moment, kiedy się odłączasz i twój umysł trochę się opróżnia, pustoszeje. A jednocześnie wtedy w tej pustce przychodzą ci do głowy nowe pomysły, idee, jakieś plany. Dla mnie to jest chyba najlepsze. Dla mnie wędrówka też jest takim sposobem specyficznego podróżowania, bo podróżując bardzo wolno, sprawiasz, że każdy metr twojej wędrówki nabiera nowego znaczenia. Widzisz dużo intensywniej. Na każdym kilometrze spędzasz dużo więcej czasu, więc ten kilometr znaczy dla ciebie więcej. Dużo więcej niż gdybyś jechał samochodem na przykład. Moment, kiedy jesteś w podróży, sprawia, że tracisz coś, co zostawiasz za sobą. Nie ma cię w domu. Zwłaszcza długie podróże są takim momentem, kiedy oddalasz się od rodziny, od znajomych i tracisz z nimi kontakt. Mnie regularnie dotykało to w moich wyprawach i zwłaszcza na przykład po 2 latach spędzonych w Azji zobaczyłem, że mocno oddaliłem się od dawnych znajomych, że ci, z którymi pracowałem, gdzieś po prostu zniknęli z mojego życia, starzy znajomi ze szkoły, ze studiów i tak dalej, po prostu zaczęli mieć swoje życie, rodziny, a mnie tam nie było. Zacząłem robić coś kompletnie, kompletnie nowego. Myślę, że to są naczynia połączone, to znaczy podróż daje ci bardzo dużo, ale zwłaszcza długie podróże regularnie coś zabierają. Musisz poświęcić pewną rzecz, którą tutaj masz. Właśnie najczęściej to są ludzie i kontakty z ludźmi, przyjaźnie, na rzecz tego, co poznajesz tam, gdzieś za granicą czy na szlaku. Więc w tym sensie podróż zawsze zabierze ci czas, a ten czas, który ci zniknie, to będzie czas zabrany na przykład twoim znajomym, którzy nie będą mieli z tobą kontaktu, a ty z nimi. W tym sensie myślę, że podróż tak zabiera. Będąc tam, nie masz kontaktu z ludźmi tutaj. Wiesz co, kiedy jestem w drodze, czuję się w zasadzie wszędzie tak samo dobrze.
Natomiast mam jedno takie miejsce, które nazywam domem. W tej chwili powiedziałbym dwa po przeprowadzeniu się w góry. Natomiast mam dom i to jest dobrze zdefiniowane miejsce. Czy to będzie moje mieszkanie w dużym mieście, czy dom w górach, to jest miejsce, do którego wracam. I to nazywam domem. I myślę, że mam potrzebę posiadania domu. To znaczy nie mógłbym być kompletnie bezdomnym nomadem, który podróżuje przez wiele lat po świecie. Potrzebuję od czasu do czasu zamknąć się w czterech ścianach i mieć tą swoją przestrzeń. I tą przestrzenią jest dom.